Żyjemy w demokratycznym kraju. Walczyliśmy o to chyba 90 lat w sumie i każdy może startować na prezesa. Każdy z was tu siedzących dziennikarzy może startować. Jest tylko jedno, ale zdobyć 15 poparć albo ekstraklasy, albo pierwszej ligi, albo wojewódzkich związków, powiem panu piłki nożnej. Ja myślę, że podjąłem taką decyzję po Mistrzostwach Europy, z racji tego, że jeśli chodzi o organizację tych mistrzostw, no to dostałem gratulacje od Michela Platiniego, gdzie wprost powiedział, że jest dumny z organizacji, jaką przeprowadzona została u nas w Polsce. Ja zdaję sobie sprawę, że Polski Związek Piłki nie jest popularny, powiem państwu, ale chciałem powiedzieć, że te Mistrzostwa Europy to dostały dwie federacje. Dostała Polska Federacja i Ukraińska Federacja. I my bez Ukrainy byśmy nie dostali sami, ani Ukraina by od nas nie dostała. Wszystkie 15 meczy, jakie były w Polsce, żeby państwo dobrze mnie zrozumieli, były organizowane przez Polski Związek Piłki Nożnej i UEFA. To, co się działo na stadionach, to była organizacja wspólnie razem z UEFA. Chwała rządowi, powiem uczciwie, wszystkim rządom, za wybudowanie wspaniałych, pięknych stadionów. Zresztą to wszystkie chyba rządy podpisywały 20 gwarancji, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy poszczególne. I tu trzeba powiedzieć, że polski naród no, zrobił olbrzymi krok do przodu, jeśli chodzi o infrastrukturę sportową. Myśmy organizowali 15 meczy. To, co się działo na mieście, to tylko pochwalić wszystkich prezydentów, łącznie z panią Grokiewicz, Walc, z prezydentem Dudkiewiczem, z Grobelnym i w Gdańsku, że te strefy kibica żyły. To jest zasługa, powiem państwu, samorządów. No a na koniec chciałem tylko dodać jeszcze jedno, że czapkę z głów przed polskimi kibicami. Chciałbym, żeby takie kibicowanie było nie tylko jak polska reprezentacja gra, ale też i na klubowych rozgrywkach ekstraklasy, powiem panu. W związku z powyższym podjąłem decyzję, jak już wcześniej powiedziałem, że ja żadnego meczu nie oddałem walkowerem, tak jak niektórzy moi koledzy, którzy uciekali. Kiedyś, zresztą to mogę, przepraszam panie redaktorze, że kiedyś coś powiedziałem, że męskie decyzje, no i tak podjąłem męską decyzję, powiem panu, że wystartuję. Jeśli przegram, nie ma żadnego znaczenia, powiem państwu. Będzie lepszy ode mnie, zarządzać będzie, powiem uczciwie, będzie inny prezes. Z przyjemnością pogratuluję. W tej sprawie mam, panie redaktorze, chyba jasno, czytelnie się wypowiedział. Dziękuję bardzo.